Pułkownik powie wszystko, żeby ratować córkę, ale ja nie jestem matką Doni Eleny i nie kłamię. Doktor Paulo był podłym człowiekiem, kanalią i mordercą. Jak możecie oskarżać tę biedną dziewczynę, która działała wyłącznie w obronie własnej? Broniła siebie, człowieka, którego kocha, i dziecka, którego oczekuje. Czy wy nie macie serca? Spokój, proszę o spokój. Proszę wykreślić słowa pani hrabiny. Niech pan tego nie robi. Nie można skazać osoby niewinnej. Proszę się uspokoić, bo będę zmuszony wyprosić panią z sądu. Niech pan wykreśli słowa pułkownika. A ja proszę ławę przysięgłych, żeby nie brała pod uwagę zeznań, które nie mają nic wspólnego ze śmiercią doktora Paula. Komendant jest przekonany, że to ja zabiłam. To dlatego, że wszyscy uważają, że pan Belchior był świadkiem morderstwa. Wiele na to wskazuje. Ale nie powiedział, kto jest zabójcą. Nie, nie powiedział. Komendant uważa, że nie chce powiedzieć, żeby chronić ciebie. Sprowadź do mnie pana Belchiora. Jestem pewna, że mnie wszystko powie. Tak też zrobię. Co za ironia losu. Twoja wolność i nasze szczęście zależą teraz od tego człowieka. Akurat od niego. Boję się, że zostanę skazana na śmierć. Nie. Bóg do tego nie dopuści. Wszyscy mówią, że pan Coqueiro, bestia z Macabo, był niewinny, ale powiesili go. Ilu niewinnych skazano już na śmierć? Dlatego kara śmierci powinna zostać zniesiona, tak samo jak niewolnictwo. Ja też jestem przeciwnikiem kary śmierci. Jeśli chodzi o niebezpiecznych przestępców, powinni dostawać dożywocie. Moja wiara w Boga nadal jest taka sama. Ale wiem, że człowiek się myli. Tylko Bóg nigdy się nie myli. Dlatego właśnie znalazłam się w więzieniu, chociaż jestem niewinna. A jeśli nie odkryjemy, kim jest prawdziwy zabójca? Wiele o tym myślałam. Na dodatek nie mamy żadnych świadków ani dowodów. Powiedz, co powinnam zrobić w takim wypadku? Wiem, że nie chcesz się przyznać do przestępstwa, którego nie popełniłaś, ale Geraldo, a także sierżant i komendant uważają, że dla własnego dobra powinnaś wyznać, że działałaś w obronie własnej. Mam złe przeczucie. Sędzia jest przeciwko Elenie. Tak, jest bardzo stronniczy. Ale wszystko zależy od ławy przysięgłych. Skażą ją. To oczywiste. Nie mogą tego zrobić. Ona się tylko broniła. Moja biedna córka zostanie skazana na śmierć. Czy obrona ma jeszcze jakichś świadków? Tak, ja chcę zeznawać. Też coś. To ladacznice. Co to znaczy? To świadkowie obrony. To ladacznice. Te kobiety powinno się aresztować. Chcę zeznawać. Pan pozwoli? To ważni świadkowie. Muszą zostać wysłuchani. Muszę opowiedzieć o tym doktorku mordercy. Sprzeciw. Przykro mi, ale nie mogę dopuścić do tego, żeby zeznawały kobiety, które uprawiają nierząd. Prostytucja to przestępstwo. To ciekawe. Wielu ważnych ludzi, którzy w nocy do nas przychodzą, w dzień udają, że się nie znamy. Milczeć! Każę was aresztować, jeśli zaczniecie nas obrażać. Nie pozwolę zamienić sądu w dom publiczny. Pan sędzia może być spokojny. Reszta panów też. Nie zamierzamy popełnić niedyskrecji. Chcę tylko złożyć zeznania na temat tego, co słyszałam z ust samego doktora Paulo. Sprzeciw. Te kobiety wtargnęły tu bezprawnie. Proszę pozwolić im mówić. Mają ważne informacje, które mogą wpłynąć na werdykt. To uwłacza temu miejscu, wysoki sądzie. Sąd nie może nam zabronić przekazania informacji o doktorze Paulo. Otruł narzeczoną arszenikiem. Proszę o spokój. Wysłał swoich ludzi z rektorem Diogo, żeby go zabili. Sprzeciw. Wysoki sąd nie może pozwolić, żeby te kobiety oczerniały ofiarę. Ofiarę?
Człowieka, który z zimną krwią chciał zabić Donnie Elenę i doktora Diogo? Zanim wyruszył do Estrella d'Alba, powiedział mi o swoich zamiarach zabicia Donnie Eleny i doktora Diogo. Proszę, żeby zeznania tych pań zostały włączone do akt. Zgłaszam sprzeciw. Wysoki sąd nie może do tego dopuścić. Straż, proszę wyprowadzić te kobiety z sądu. Mówimy prawdę i tylko prawdę. Prawda jest po naszej stronie. Po stronie kobiet lekkiego prowadzenia się. Doktor Paulo był mordercą i to najgorszego gatunku. To on chciał zabić tę dziewczynę. On chciał ją zabić. Proszę o spokój. Zeznania tych kobiet nie zostaną włączone do akt. To niemożliwe. Jest pan pewny? Oczywiście. Pan Belchior nie kłamał. Mówił prawdę. Nie spodziewałem się tego. Coś podobnego. Przyznam, że zaskoczył mnie pan. Jeśli coś mi się stanie, będzie pan wiedział, czyja to sprawka. Przepraszam, chcę tu posprzątać. Pozwolisz? Rosa, powiedz, wiesz, kto zabił Leonsa, czy nie? Jeśli bym wiedziała... Co za różnica? To nie w porządku. Jest różnica, bo Izaura za to płaci. Myślisz, że życie jest sprawiedliwe? Uważasz, że to niesprawiedliwe? A to sprawiedliwe jest, że żyłam w czworakach bez żadnej bliskiej osoby, kiedy Izaura żyła w luksusach chroniona przez Matkę Chrzestną? To sprawiedliwe? Izaura może zostać skazana na śmierć. To wcale nie byłoby takie złe. W ten sposób pan Alvaro wróci do São Paulo i zostawi nam tę haciendę. Będziemy tu żyli jak państwo, w luksusach. Przestań mówić głupstwa. Pan Alvaro sprzeda haciendę, a ty jesteś niewolnicą i nie możesz być panią. Ale ja będę panią. Będę panią Rosą. Kto zabił Leoncia? Mów. Nie powiem. Myślę, że to byłaś ty albo pan Belchior. Zgadywanie w niczym nie pomoże. Izaura go zabiła. Nie. Wiem, że to nie była ona. Przestań. Nic ci nie powiem. Nie powiesz nic swojemu ukochanemu, który tak bardzo cię kocha? Nie, nie, nie. Moja czarnolko. Nie ufasz mi? Nie szepcz mi do ucha, bo głupiej od tego. To mój słaby punkt. Moja śliczna narzeczona, moja ukochana, przyszła żona. Powiedz prawdę. Nie rób tak, bo nie wytrzymam. Jeśli mamy się pobrać, między nami nie może być tajemnic. Przestań. Nie pomogę ci uwolnić ukochanej Izaury. Dla mnie ona może siedzieć w więzieniu do końca świata. To złe. Sam już nie wiem, dlaczego tak bardzo cię kocham. Dlaczego? Zawsze mnie kochałeś. Ale nie chcę cię kochać. Jesteś... Niech panowie nie dadzą się zwieść. Ta delikatna i krucha kobieta jest zła. Za niewinną buzią kryje się morderczyni. Nie tylko zdradziła i poniżyła swojego męża. Porzuciła go. Wybrała kochanka, który był 20 lat młodszy od niego. Ale to było dla niej za mało.
Kiedy ją odnalazł, żeby odebrać ją kochankowi, poderżnęła mu gardło. Odebrała mu życie w okrutny sposób. Ta kobieta działała w przemyślany i zaplanowany sposób. Zabiła męża, żeby żyć w związku z kochankiem, doktorem Diogo. Zdradziła i zabiła męża z zimną krwią. Jako oskarżyciel, wybrany zgodnie z prawem, doradzam skazanie jej na najwyższą karę. Żądam, żeby Donia Helena Cunha Pereira dostała karę śmierci. Proszę o ciszę, bo będę musiał państwa usunąć z sali. Teraz przemówi mecenas Geraldo, obrońca oskarżonej. Drodzy panowie, jako adwokat mam nadzieję, że dzisiaj podejmiecie decyzję nie pod wpływem emocji, ale zgodnie z tym, co wyda wam się sprawiedliwe. Sąd to sanktuarium prawdy. Nadeszła chwila, żeby bronić kobiety, która reprezentuje wszystkie kobiety uciśnione przez społeczne konwenanse, zmuszane do bezwzględnego posłuszeństwa najpierw wobec ojców, a potem mężów. Donia Helena jest przykładem, że takie kobiety istnieją w naszym społeczeństwie. Została zmuszona do poślubienia człowieka, którego nie znosiła, i uciekła, żeby być z ukochanym. Z jakiego powodu jej miłość wydaje się nam tak niegodna? Miłość jest święta. To najpiękniejsze uczucie na świecie. Jeśli skażecie tę kobietę, skażecie też miłość i poprzecie małżeństwo z rozsądku. Życie tej kobiety jest w waszych rękach. Zależy od waszej decyzji. To wy jesteście odpowiedzialni za jej los. Chcecie ją skazać na karę śmierci? Tego się nie da cofnąć. Oddacie śmierci tę młodą i piękną kobietę? Jedynym jej grzechem jest to, że oddała się prawdziwej miłości i broniła jej. Za to ma zostać skazana na śmierć? Proszę mi wierzyć. Sprawiedliwsze będzie, jeśli ją uniewinnicie. Por vossa honra, senhores, eu me recuso a acreditar nisso. A minha mira, a minha conclusão final é a absolvição da senhora. Bo Donia Helena Cunha Pereira jest niewinna. Brawo, mecenasie. Proszę o ciszę. Mój Boże, czym sobie na to zasłużyłem? Nie czuję litości wobec ciebie. Brakowało ci ojca, który potrafiłby nauczyć cię zasad. Daruj sobie te bzdury. Branka, zmierzasz do tragicznego końca. Zrozum to wreszcie. Bzdury. Będę bardzo szczęśliwa z człowiekiem, którego kocham całe życie. Popełnisz przestępstwo, to nie w porządku. Jak chcesz. Wychodzę. Dokąd idziesz? Przestań lamentować i wylewać łzy. Zamierzam wprowadzić w życie mój plan. A właściwie wszystkie moje plany. Dokładnie wszystkie. Nie, nie, Branka. Proszę cię, nie rób tego. Na miłość boską, córeczko, wracaj. Branka, mój Boże, nie popełniaj tego szaleństwa. Jestem okropnie wściekły na pana Martinia.
Zrobił z pana durnia. Owszem, zapłaci mi za to. Nie daruję mu. Gdyby nam pan zaufał, moglibyśmy pomóc. Nikomu już nie ufam. Nikomu. Jesteśmy pańskimi przyjaciółmi. Życzymy panu jak najlepiej, wie pan o tym. Chcę się napić, muszę się napić. Macie tu jakąś butelkę? Zaraz coś poszukam. Jestem idiotą. Miałem milczeć. Dlaczego wpadłem w sidła tego drania? Jeśli ktoś ma czyste sumienie, nie boi się żadnych pułapek. Ale ja w nią wpadłem. Powiedziałem temu draniowi całą prawdę. Myślałem, że wszystko wie, ale on nie miał niczym pojęcia. Boże, on nic nie wiedział. Nie mógł wiedzieć. Teraz pan Martinie już wie, więc może i my powinniśmy. Nie, nie, nie możecie. Nawet gdybym miał oddać wszystko, co zbierałem przez całe życie, żeby zatkać usta temu draniowi, to tajemnica. Nie możecie jej poznać. Nie możecie. Nie chcę umierać. Widział pan, kto zabił, dlatego tak się pan boi. A więc to pan zabił pana Leoncia. Jeśli nie chcesz powiedzieć, to dlatego, że ty go zabiłaś. Przestań mówić głupstwa. Zostaw mnie. Wciąż mi nie ufasz. Powinieneś oskarżać hrabinę, bo ona miała powód, żeby zabić pana Leoncia. Zepchnęła go ze schodów. Podrzuciła mu węża do sypialni. To prawda. Ze 100 razy mówiła, że życzy mu śmierci. Może to ona. Twierdzi, że była z panem Miguelem. Pan Miguel też życzył śmierci panu Leoncio. Pewnie razem go zabili, a teraz udają niewinnych. Zakończyliśmy wysłuchiwanie świadków, zebraliśmy dowody i teraz ława przysięgłych powinna się zebrać, żeby ustanowić werdykt. Chwileczkę. Wysoki sąd pozwoli. Spóźniłam się, ale chciałabym złożyć zeznanie. Kim pani jest? Nazywam się Eugenia Jaragua, baronowa de Vista Alegre. Bogu dzięki przeszła. To mój świadek. Czekaliśmy na niego. Sprzeciw. Sprzeciw. Wysoki sąd zakończył już przesłuchanie świadków. Wysoki sądzie, tu chodzi o życie tej młodej kobiety. Błagam, proszę wysłuchać doni Eugenii. Ma wiele do powiedzenia. Dobrze, byle mówiła krótko. Proszę usiąść, pani baronowo. Przysięga pani mówić prawdę i tylko prawdę? Przysięgam. Kilka lat temu poczułam, że złapało mnie przeziębienie i wezwałam doktora Paula Pereira. Przepisał mi krople, które miał przy sobie. Szczęśliwym zrządzeniem losu, kiedy wyszedł, poczułam się lepiej i nie zażyłam leku. Kilka dni później jedna z moich niewolnic poczuła się źle i podałam jej krople przepisane przez doktora Paula. Poczuła się po nich jeszcze gorzej. Paliło ją w brzuchu, a potem zmarła. Przestraszyłam się. Przestraszyłam się bardzo, a ta biedna kobieta nie powinna była umrzeć na zwykłe przeziębienie. Dałam ten lek do analizy i okazało się, że to arszenik. Cisza. Na początku myślałam, że zaszła tragiczna pomyłka. Nie mogłam uwierzyć, że lekarz chciałby mnie otruć w taki sposób. Sprzeciw. Nie ma dowodów. Są.
Do dzisiaj mam przy sobie ten lek. Chce go pan spróbować? Odrzucam sprzeciw. Proszę mówić dalej, pani baronowo. Wezwałam doktora Paula, żeby zawiadomić go o pomyłce i o śmierci mojej niewolnicy. Przeprosił mnie i nalegał, żebym wzięła od niego inny lek. Chciał, żebym zażyła go przy nim. Odmówiłam. Wtedy się zdenerwował i chciał mi go wmusić siłą. Podejrzewałam podstęp i znowu odmówiłam. Więc zaczął mi grozić. Powiedział, że nie wolno mi o tym nikomu mówić. Nie wolno o tym powiedzieć nikomu. Tak zażądał. Jeśli to zrobię, zginie ktoś z mojej rodziny, albo syn, albo wnuk. Przyznam, że byłam przerażona i dlatego nikomu o tym nie wspominałam. Uznałam, że to był błąd lekarza, który chce go teraz ukryć, że doktor Paulo nie miał złych zamiarów. Ale potem dowiedziałam się, że kilka z moich znajomych, które leczył doktor Paulo, zmarło i że z ich domu w tajemniczy sposób zniknęła biżuteria i pieniądze. Wina za to zawsze spadała na niewolników. Ale to doktor Paulo był mordercą i złodziejem. Lekarz zabijał swoich pacjentów. Stał się potworem, mordercą. Przynosił śmierć. Spokój. Proszę o spokój. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 157. Proszę o spokój. Sprzeciw. Proszę nie wpisywać zeznań pani baronowej do akt. Nie ma dowodów na jej słowa. Z jakiego powodu baronowa miałaby kłamać? Odrzucam sprzeciw. Pani baronowa de Vistalegre ma jakieś dowody na poparcie swoich słów? Tak, nie mam powodu kłamać. Nigdy wcześniej nie widziałam oskarżonej. Przyszłam tu z własnej woli. Robię to dla wszystkich pacjentów doktora Paulo, którzy zginęli z jego rąk. Miałam więcej szczęścia i uszłam z życiem. Ale oni umarli. Zostali zamordowani. Ze strachu przed doktorem Paulo musiałam opuścić Campos i przeniosłam się do Macaé. Długi czas żyłam w odosobnieniu. Powtarzam, nie znam oskarżonej i jeśli mogę jej powiedzieć słowo pociechy, to znam tylko jedno. Dona Elena, dziękuję. Dona Elena, obrigada. Spokój. Proszę o spokój. Panowie z ławy przysięgłych, proszę ustalić werdykt. Musicie mocno potrząsać tacą, żeby zobaczyć, czy są tu diamenty. Dobrze. Bardzo ładnie. Tiberio, zamierzasz z nami zostać i pracować? Może. Potrafię szukać i znajdować.
Postaraj się znaleźć duży diament. Piękny i duży. W porządku. Mój będzie największy. Żeby nasz obóz stał się najbogatszy na świecie. Na pewno taki znajdziesz. Przekonasz się. Te są dobre? Spójrzcie, nigdy nie widziałem tylu diamentów za jednym razem. Mój Boże, to chyba czary. Ludzie, patrzcie, Tiberio znalazł diamenty i to ile? Sami zobaczcie, spójrzcie, jakie piękne, jakie wielkie. To dla naszych braci. Uczynią z obozu prawdziwą fortecę, żeby żaden drań już na nas nie napadł. Niech żyje Tiberio! Niech żyje Bernardo, który dzieli się z nami swoim majątkiem. Jesteśmy bogaci. Tiberio! Gdzie jest ten chłopak? Tiberio! Myślę, że pojawił się tu, żeby znaleźć diamenty i zniknąć. To wspaniały chłopak. Wiecie, kogo mi przypomina? Tego czarnego pastuszka z legendy. Jesteście tacy sami jak wszyscy. Nie chcę was widzieć w moim ogrodzie. Pan Leoncio był złym człowiekiem. Zasłużył na śmierć. Idę stąd. Nie zostanę tu. Puszczajcie. Zupełnie oszalał. Za dużo wypił. Upił się. Jestem wściekły. Spokojnie, co pana ugryzło? Źle z nim. I to bardzo. Pójdę za nim, żeby nie zrobił jakiegoś głupstwa. Idź, synku, ale uważaj na siebie. Ogłaszam werdykt. Ława przysięgłych, zebrana w sądzie w mieście Campos de Goyta Cases, jednomyślnie doszła do wniosku, że Doña Elena Cunha Pereira działała w obronie własnej. Ogłaszamy, że zostaje uniewinniona. Mecenasie, dziękuję. Nie ma za co. Jesteś wolna, kochanie. Przepraszam. Przepraszam. Córeczko, Bogu dzięki. Bogu dzięki. Jak dobrze wiedzieć, że sprawiedliwość jeszcze istnieje. Wspaniale. Dzięki. Skończyło się i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Prosimy o więcej. Muszę już iść. Doña Gioconda niedługo wróci, a ja obiecałam synowi, że pojadę do jego hacjendy. Pożegnamy się teraz i dacie mi buzi. Do widzenia. Do widzenia. Odwiedzimy panią. Kiedy chcecie. Do zobaczenia. Muszę już iść. Nie płacz. Będziemy się widzieć, kiedy zechcesz. Na pewno. Przyjadę. Daj buzi. To szaleństwo. Masz takie słodkie usta tak samo, jak duszę. Panienka Izaura jest w więzieniu, więc teraz ja jestem panią w tej hacjendzie. Coś takiego. Wszystkie panie są dość niskiego stanu. Ja jestem większą panią od Izaury.
bo jestem córką pułkownika, a ona tylko zwykłego zarządcy. Ale kiedy została narzeczoną pana Alvara, stała się też panią na haciendzie. Czy to dobrze? Nie dobrze. Bardzo źle. Nienawidzę Izaury. Ja też jej nienawidzę. Ukradła mi narzeczonego. Mnie też chciała ukraść mojego. Ale zrezygnowała z niego, bo jest biedny, a ona woli mężczyzn bogatych. Wiedziałam. Czułam, że twoja nienawiść do Izaury jest tak wielka jak moja. Myślę, że nie. Moja nienawiść jest większa. Nienawidzę Izaury z całego serca. Czyli pomożesz mi, prawda? Tak. Zrobię, co panienka zechce. Dzisiaj Alvaro sprowadzi się tutaj. Razem z matką. A więc przestanę być panią. Przeklęte życie. Nie pożałujesz, jeśli mi pomożesz. To dla ciebie. Nie trzeba. Robię to z przyjemnością. Wystarczy, że mogę dokuczyć Izaurze. To moja zapłata. Wolę ci zapłacić, żeby wyrównać rachunki. Proszę. W porządku. Lepiej mieć więcej niż mniej. Co mam robić? Najpierw musisz zostawić otwarte drzwi, żeby mogła wśliznąć się tutaj w nocy. Dobrze. Może być pani spokojna. Zostawię drzwi otwarte. Później, kiedy Alvaro będzie jadł kolację, pójdziesz do jego sypialni i dodasz do wody pitnej to lekarstwo. Rozumiesz? Tak. Wszystko rozumiem. Zrobię, jak panienka każe. Odzyska mojego Alvara, a Izaura zostanie skazana na śmierć za zabicie Leoncia. Tego nie wiem. Już kilka osób wie, że to nie Izaura go zabiła. Kto? Ktoś widział, jak to się stało? Pan Belchior i pan Martinio wszystko wiedzą. Mogę się tylko modlić. Modlić się, żeby Izaura nie wyszła z więzienia. Pan Belchior powiedział wszystko panu Martinio. Ten idiota nie powinien był tego robić. Ale teraz... No cóż, to niedobrze. Cieszę się, że mi o tym powiedziałaś. Muszę już iść. Niedługo już wszyscy wrócą. A więc wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, przyjaciółko. Powodzenia, przyjaciółko. Za chwilę kobieta Judasz. Samotna i zdesperowana? Jest na to rada. Co znaczy słowo na P? Słowo na P? Podryw. Nie jest wróżką z bajki. Nie chcesz być samotna przez resztę życia? Dołącz do nas. Jeśli na ciebie spojrzy i nie zainteresujesz go, nie oddzwoni. Ma wskazówki i rady, jak znaleźć księcia z bajki. Chcę się z tobą spotkać. Serio? Podekscytowana? Zabawimy się. Randka na Manhattanie w Zone Club. Megint kifogyott. Ah, újra hozzá kell érnem, hogy után töltsem. Ez undorító, és egyáltalán nem higiénikus. Utálom után tölteni. De itt a Harpic Max, amit nem kell után tölteni, egyszerűen cserélhető anélkül, hogy a WC kagylóba kellene nyúlnia. Ráadásul háromszor hosszabb, így nagyobb felületen tisztít, így WC-je tiszta és friss illatú marad. Harpic Max, ragyogó WC minden nap. Hány kiló banánt tudnak megenni? Hát... négyet, ötöt. Apa, milyen magas lehet? Hát, úgy... pont 36 méter.
Halló? Tessék, Tudakozó Plusz, miben segíthetek? Virág üzlet? Gruber utca 2. Minden kérdésére azonnali válasz. Tudakozó Plusz a 197-es telefonszámon. Tékom. Na to właśnie czekasz. Niezwykła podróż dookoła świata. No! Sława na wyciągnięcie ręki. Aktorstwo to moja pasja. Życie księżniczki. To twój zamek. Niesamowite. Magiczny romans. Dlaczego jesteś tak bardzo inny od wszystkich? Porozmawiamy o tym w łóżku. I odrobina erotyki. Pocałuj mnie. To wszystko u nas. Latino Nights w weekendy od 18. Moja kochana, czuję się, jakby ktoś zdjął mi wielki ciężar z serca. Okropnie się bałem. Bałem się, że Elena zostanie skazana. Dziękuj Bogu, kochany. Jak mówił Don Quixote, dobre wychowanie każe dziękować za otrzymane dary. Jednym z grzechów, który obraża Boga, jest niewdzięczność. I um dos pecados que mais ofendem a Deus é ingratidão. Po tym wszystkim muszę się przyznać do czegoś strasznego. Teraz śmierć Leoncia nie jest już dla mnie tragedią, tylko wielką ulgą. Ai, para mim, então, meu queridinho, nem se fala. Dla mnie jeszcze większą. Po jego śmierci wreszcie się uspokoiłam. A bałam się wychodzić na ulicę. Bałam się jego pułapek. Nareszcie możemy się pobrać. Dałem już na zapowiedzi. Jeszcze tylko jedno mnie martwi. Co, ukochana? Że policja odkryje, że ktoś z naszej rodziny zabił Leoncia. To już nie jest problem. Nie nasz. Ta niewolnica, czy raczej była niewolnica, zostanie skazana za tę zbrodnię. Ale to takie smutne. Nie zapominaj, że Izaura jest teraz pasierbicą mojej córki. Rozumiem, ale to chyba nie przeszkodzi nam się pobrać. Livre! Dona Elena está livre. Dona Elena jest wolna, Bogu dzięki. Wkrótce ty też będziesz wolna, kochanie. Zastanów się, córeczko. Może ty też powinnaś się przyznać do obrony własnej. Nie. Dona Elena tak zrobiła i wygrała. Ale w jej przypadku to była prawda, w moim nie. Martwię się listem, w którym grożą nam śmiercią. O czym pani mówi? Dostaliśmy anonim. Znam ten charakter pisma. Jesteś pewna? Ojciec wreszcie nas pobłogosławił. Możemy się pobrać. Po tylu nieszczęściach to wszystko wydaje się jak sen. To prawda. Nikt nie ceni życia bardziej od tego, kto już raz mógł je stracić. Ja cenię sobie wolność, bo byłam w więzieniu. Ja też, kochanie. Ale życie takie jest, wciąż nas zaskakuje. Ten, kto poznał chorobę, ceni sobie zdrowie. Jestem taka szczęśliwa. Czuję się jak ptak, który właśnie nauczył się latać. Jeśli miłość nie gubi się w życiu, tym bardziej nie zgubi się po śmierci. Dusza żyje wiecznie, a miłość sprawia, że nie zginie przez wieki.
Od dawna miałam ochotę wyrecytować ten wiersz przed tobą. Błogosławieni niech będą poeci, którzy wzniecają miłość w zakochanych duszach. Uwielbiam Camoesa. Czy poeta wie, że jego wiersze będą inspirować zakochanych wiele lat po jego śmierci? Na pewno. Tak wielki poeta jak Camoes wie, że nie pisze tylko dla ludzi, którzy żyją w jego czasach. On pisze dla wieczności. O tak. Czuję się, jakbym się narodziła na nowo. Pobierzmy się. Jeszcze jedno martwi mnie coraz bardziej. Czego się boisz? Że to ty jesteś mordercą Leoncia. Z przyjemnością dołączę do was, kiedy zamieszkam tu, w nowej hacjendzie mojego syna. To dla nas zaszczyt. Wzajemnie. Jestem Rosa da Silva Cunha. Jestem córką pułkownika Sebastião Cunha. Słyszałam o tobie. Widzę, że jesteś bardzo ładna. Dziękuję. Ojciec dał ci już list wyzwoleńczy? Nie. Zostawił mnie tu za karę. Prawdę mówiąc, nie lubi mnie. Jestem bankartem. Jak mnie nazywa, jestem głupią, niedouczoną niewolnicą, ale pewnego dnia odzyskam wolność. Przestanę być niewolnicą. Rosa nie ma szczęścia. Gdyby została w tej hacjendzie, byłaby już wolna. Pani syn, pan Alvaro, ma złote serce. Zwrócił wolność wszystkim niewolnikom w hacjendzie. Mój syn zawsze był przeciwnikiem niewolnictwa. Pan Alvaro przyjedzie tu dzisiaj? Tak, trochę później. Poznajesz to pismo? Do kogo należy? Nie mogę sobie przypomnieć. Okropne bazgroły. Trudno to nazwać kaligrafią. Nie mam pewności, ale myślę, że już to widziałam. Ktoś, kto to napisał, nie jest wykształcony. Może to pan Melchior? Nie, nikogo nie chcę oskarżać. Ale jeśli rozpoznałaś jego pismo, na pewno to ktoś, kto mieszkał w hacjendzie Leoncia. Nie, to bazgroły kogoś, kto nie umie dobrze pisać. Dlatego coś mi przypominają, ale nie mogę nikogo oskarżyć. Mam wrażenie, że ktoś to pisał lewą ręką. Albo prawą, jeśli jest mańkutem. Poznałam już pańskie poetyczne wyznania. Potrafił pan wyzwolić we mnie piękne uczucie. Przede wszystkim uczucie wdzięczności. To za mało. Muszę pisać lepsze wiersze, jeśli chcę, żeby czuła pani do mnie coś więcej niż tylko wdzięczność. Chciałbym, żeby to była miłość. Kto wie? Może już pan wyzwolił we mnie to uczucie. To brzmi jak obietnica wiecznego szczęścia. Chciałabym powiedzieć, że nie tylko pańskie wiersze tak mnie zainspirowały, ale także pańska przemowa w sądzie. Dowiódł pan, że posiada wielki talent do zawodu, który pan wykonuje. Komplement jest tym przyjemniejszy, że pochodzi z pani ust, moja słodka Malwina. Kiedy minie okres żałoby, zostanę pańską żoną. Naprawdę? Zgadza się pani wyjść za mnie? Tak, tylko proszę mnie tu nie całować. Jest tutaj cała moja rodzina. Nie chcę, żeby mówili, że nie umiem uszanować żałoby. Leoncio dopiero co umarł. Moje usta marzą o twoich. Jestem taki szczęśliwy, że obiecałaś mi swoją rękę. Będę całował twoją duszę w milczeniu. Ukochana. Tak będę robił. No,
Nie, no. Nie, to niemożliwe. Mam dość. Przepraszam. Co się stało? Wszystko w porządku? Nie. Wszystko jest źle. Pan Martinio przysłał nam list. Pisze, że wie, kto zabił Leoncia. Chce się z nami spotkać i uważa, że ta informacja jest warta dużo pieniędzy. Boże. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Krysiak, czytał Zbigniew Moskal. Nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como